serdecznie, że w odcinku uczyłem się tylko 2 godziny ostatnio, bo mi się nudziło, a dostałem ten plan od was, jak robiliśmy opening z Łukiem, paczek od was, więc wysyłajcie paczki, jeśli chcecie, w opisie macie dane do wysyłki, a dzisiaj witamy was w naszym salonie gier. Jeśli chcecie więcej odcinków w salonie gier, klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji, subskrybujcie kanał, no i oczywiście zostawiajcie łapy w górę, a jak będzie 70 tysięcy, to robimy coś znowu, może przerobimy salon gier, dodamy coś tu jeszcze, coś tego typu. W każdym razie. Dzisiaj, chłopaki, mam dla was fajny challenge. Ostatnio graliśmy o 10 tysięcy złotych na tym stole do Cymbergeja. Dzisiaj będzie niezwykle ciekawie, tylko że będą same kary. No ja mówię, że będą jakieś pieniądze. Można trafić na pieniądze na łącznie 300 zł. Ale, jeśli chodzi o kary, to oni, słuchajcie, nie wiedzą w ogóle, jakie są kary. Oprócz Łukiego, Łuki wie, bo z nim przygotowywałem, no ale chłopaki w ogóle nie wiedzą, więc będzie ciekawie, bo są naprawdę hardkorowe. Gramy turniej piłkarzyków 2 na 2. Ja, Trąba i Mike. Gramy trochę lepiej od chłopaków, czyli Miksera, Krzycha i Łukiego w piłkarzyki, dlatego to my, jako liderzy drużyn, wybieramy sobie naszego dodatkowego uczestnika. No i później gramy 2 na 2 po prostu piłkarzyki. Zostawiacie łapę w górę, lecimy. Mam kogoś tutaj. Ja gram z Krzykiem. No to ja lubię z Krzykiem, lubię z Krzykiem grać. Nie, ja biorę Majkę. Majkę gra z Mikserem. Trąba, losuj. Losuję, bo może się okazać, że losuję. A tam jakieś sam. Zważaj, jedna kartka. Któż to będą? Może być. Łuki? Ale zaskoczenie. Damy 2 na 2. Drużyna, która przegrywa, wybiera sobie 2 kary. Dla każdej z osób. A kary są? Hamburowe. Dobra, to kto gra pierwszy? Jak która drużyna? No, wy zostaliście wylosowani pierwsi, no to może... A ja powiem tak, słuchajcie, zanim zaczniemy, ekipa wynosi piłku, wiesz jak jest. Dobra, to co? Zaczynamy, wujku Łukaszu, bądź sędzią i rzuć na piłkę, żeby było sprawiedliwie. Łapcie za drogę. Gramy bez dobrych, jakby co? Czyli jak ktoś będzie miał 2 gole, to wygrywa. Dobra, Krzyku, pamiętaj. Co tu się dzieje? Krzyku, pamiętaj, gramy agresywnie. Dobrze! Krzyku jest dobrym defensywnym tym, graczem. Dobrze, myślę, że na cilku. Nie! Ok, no cię skończyć szybko. A i Krzyku, dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Gol! No jeden. Yes! Yes, yes, yes! Koniec. Panowie, zapraszam do miski. Miska nazwie kary. Co to będzie? Przebieranka. Dobra, zaraz ci wytłumaczę, co to znaczy. Michael, teraz ty. To nie brzmi lepiej. Brzmi 100 zł! Michael, Mikser, razem z całą tutaj ekipą zapraszamy cię do pokoju z naszymi rekwizytami i każdy będzie mógł cię ubrać, a ty musisz się na wszystko zgodzić. Dobra, dobra, to ja będę to. Dawaj, Mikser. O, jest gino. Mikser w ciąży. Dobra. Mikser w ciąży. Tylko na oczy, nie? I coś musi zarzucić na to. I teraz do rogu. Jeszcze 100. No tam po 3 przypnie. Daj mu tak, patrz, daj mu tutaj. Ale bez tego musi, bo nie zostanie do piłkarzyków. To do końca, do końca. Panowie, teraz rośnie szansa na zgarnięcie takiej kary, która nie będzie fajna, dlatego że stuwa opada. Michael, proszę bardzo. Puch, stóweczka. A przebieranka wraca do puli. Dalej można ją wylosować, stówy już nie można. To teraz, przegrani z tymi, którzy jeszcze nie grali. Uwaga. Uwaga, proszę państwa, napastnicy teamu czerwonych tutaj walczą to bardzo mocno, ile jednak Trąba tam bardzo dobrze odbija piłkę. Wujek Łukasz chyba sam chce się sobie strzelić, albo robi takie zmyłki. No i zobaczmy, Mike sam sobie strzela gola! Jeden zaraz na Trąbackiego i zobaczmy, co się dzieje. Ten jeden strzał z połowy boiska. To było dobre. Za połowę bramki właściwie. Teraz jest walka, tak... Jezus, Łuki! Walka o karę. No strzelcie ktoś! Jest Trąba! Yeah! Ej, ale Łuki tak wybronił tym bramkarzem po prostu. Nieprawdopodobne. Chłopaki, no, zapraszam do kar. Patrz, jak wygląda gościu. Sprawdźmy to. Ej, to już było. Gdzieś to samo. Nie, no nie może być ten sam czas. Co, mieć kolejną przebierankę? Nie, proszę. Możesz, Mikser. O, Mike ma golenie. Mikser, możesz albo zamienić, albo ci dołożymy po jednej jeszcze rzeczy. Dobra, zamieniam. No uwaga, Mikser, prawdy, czy wybrałem 100 na przykład? Sprawdźmy. Tak. 100 zł! Co? Ale patrzyłeś? Nie, no co ty? Easy wspólna.
Co jest? Ale my to tylko aksik jest, tak? Ale w aksik jest, idziemy golić Majka. Michael, rozłóż się tutaj wygodnie. Gotowy? Ajajajajaj. Ej, ale nie lubię, jak mnie basa facet. Nienawidzę tego. Gotowy? Tak! No dawaj! Bo mi urwie nogę. 5, 4. Dobra, no. Kara zaliczona, gramy dalej. Trąba teraz ja versus ty, twoja drużyna versus moja. Padli na siebie, po pierwsze. Po drugie zgarnęli 200, jak to jest możliwe. Runda ostatnia, finał tak naprawdę tej pierwszej części. Później zagramy drugą jeszcze, to samo tylko w nowych składach. Lecimy. Wow. Dobrze, Krzyku! Będzie tutaj kara chyba dla tych panów pięknych! Albo i dla nas! Bardzo wielki finał! Jak podkręcił, bo chcę zgrany. Nie po swoich. Jakie to jest skupienie? Jezu! Yeah! Mistrzowie! Mistrzowie pierwszej rundy! Zupełnie mi się to nie podoba. Uuu, trąba ma wannę, a Łuki ma? Łyżkę smalcu. Jako, że keto to łyżkę smalcu, to miało być dla chłopaków, którzy nie są keto, ale Łuki to wylosował. No, to trąba. Kolejna łyżka. Jak w ogóle trafisz do wariat? A trąba wanna. Ja już byłem dwa razy. Wannie pewnie. Bez musiał wbiec do wanny. Dodaj lodu. Na lecie. No i git. Dobra, słuchajcie, zobaczcie, to jest nasz zapas lodu. I teraz to wrzucamy po prostu do środka wszystko. Dam coś od siebie. Cały lód w środku, teraz czekam aż się trochę roztopi, żeby złapał temperaturę, żeby woda złapała temperaturę. No, plasowanie się chyba jakieś. Ja ci to przytrzymam. Ale dzisiaj akurat morsowanie w ogóle. Cokoś ma klapę nawet. Śmiało, przygotowali mi ci już kąpiel. Trochę świeci dzisiaj, ale nie aż tak bardzo. Dobra. Zimno! A moi pani! Nie zrobi tak po. Ja spadam teraz na saunę. Ser, możesz zdjąć już sobie to, bo następuje teraz zwolnienie blokady i nowa runda, więc. Ten maszyny jest pusty. Możesz, no dokładnie. Trąbalski, chcesz zostać tak? Ja jestem plażowiczem na następną rundę. No to dobra. I jeszcze pamiętajmy o challenge'u Łukiego. Łyżka smalcu, Łuki zaprasza. Ja powiem tak, ja jadłem tak smalec, ostatnio nawet, ale nie w ten sposób, nie tak naraz. Ale to będzie złe. To jest zło straszne. Ale to musi być dobre. Jak to po prostu? Jak guma to zrzucia trochę, nie? Taka zepsuta. Ja schowam, zjesz to? Jak ja zawsze jak jem takie rzeczy, wyobrażę co jem, to jest po prostu najgorzej. Pamiętaj Łuki, to jest wszystko dla keto. Walka ze samym sobą. Wiadomo. Nie dało się? Nie dało się. Wszystko jest tak tłuste, że no nie ma szans. Jakbym to z czymś mógł zjeść, to spoko, ale tak to... Ja bym wiadomo. W takim razie wybierajmy nowe składy. Ja zawsze jako pierwszy nie patrzę się, biorę tą karteczkę. Michael, bierz sobie karteczkę. Trąba została ci ostatnia, trzymaj. Zobaczmy, z kim gramy, słuchajcie. Ja gram z mikserem. Andrzej Łuki. Krzychulec Gargulec. Okej, więc drużynki trochę się pomieszały. Zaczynajmy. Ręce na kiki i do boju. Kolejna runda, tym razem inne składy, więc będzie na pewno to różnie. Yes! To jest na pewno mocna drużyna, to jest mocna drużyna, to trzeba przyznać. Więc 1-0 dla Michaela i Łukiego. Dokładnie tak! Dobra, gościu, dawaj tą stówę. Co tam za nie macie? Krzyło ma stówę, nie wierzę! O, trąba ma ostrzał! Dajemy ci kartkę, masz do niej narysować dom ekipy i domowników, a za ten czas my możemy się na tobie wyżywać, strzelając do ciebie. Prawie nic na sobie! Zawsze, jak były imprezy u nas, jak z Łukaszem mieszkałem oczywiście jeszcze, wszyscy wyciągali nerfy i strzelali, potem siedzieli na imprezie i ty nie chciałeś strzelać i tylko cały czas latały te rzuty. Dobra, to masz! Masz! Musisz narysować, rysuj! No rysuję! Czemu nie rysuję? Bo
Jest, co za rysa. Przecież to dało się narysować 10 sekund. Ale dach nie ten. Trąba, jak domy to nie ma tego dachu. Dobra, znaliśmy ten challenge. Tak, gramy. Go. Ej, gramy. Go. Jest! Dobrze, Mixer, dobrze to zrobiłeś. Sam się dziwi. Spokojnie, spokojnie. Jeden. Dobrze. Ho, ho, ho. Dobrze. Jezu! A nie masz żadnej stówy w kuli, same challenge, nie? Ostrzał! Będzie paprycka! Papryczunia! Jest papryczka i 15 sekund od momentu włożenia do ust. Lubisz to jedno. To jest chyba mała. Czy jesteś gotowy? Mała, to jest mała? Mała. Były większe. Odliczaj i ja włączę start. Mam nawet świniaczek już przygotowany. No. Lecimy. Start. Ej, ale ona miała milion SKU w ogóle. Nie, nie miała milion, 800 tysięcy. Do miliona! Musisz gryźć. 4, 3, 2, 1, 0. Ale właśnie trumba z tego co ja pamiętam, to ta nie była taka zła, dlatego mówię... Ja ją ostatnio jadłem, to była przerąbana. Nie, nie to. Nie była zła, nie. Ta była złota taka. Jezu. To była hardkorowa papryczka, ona jest taka mocna. Jestem gotowy. Dobra, gotowi? No to go! Takie niebieska kubka włosów wystaje. Ilu nas jest w domu ekipy? Czekaj, 8 osób, 2 dziewczyny, czyli 6, jest Mike, czyli 5 dużych chłopów. Kameleon. Koniec! Dobra, kto oceni mój rysunek? Dobrze rysujesz, naprawdę fajnie kreślisz. Proszę bardzo, to mój rysunek domu ekipy i ekipy. Gramy dalej. Ostatnia runda w tym turnieju. Zobaczmy, kto wygra tym razem. Go! Ej, ale fajnie widać, co? Jest! Oj, fatalnie, fatalnie. Słuchaj, daj mi się dobrze? Serduszko dla ciebie. Tu w tych karach jest jeszcze jedna taka na maksa hardkorowa kara. Serio. Jezus, nie chcę jej bardzo wylosować. Zobaczymy dla niej. Nie, bo ty rozjeszczycisz. Ja rozumiem, ja rozumiem. Chodź, Mikser. Powiedz zniszczony, cały spocony. Teraz do wanny tylko musisz wskoczyć. Ja myślę, że... Wanna jest dalej. Wanna, bo jest spocony, więc... I po ulicy wokół, stary, bym spoczynił. Ja dalej, Uwaga. Wanna? Wannę mam! Co to? To jest to najgorsze! O nie! Chodzi o golenie brody. Musisz pozwolić sobie dać wygolić inicjały tutaj jednego z przeciwników. O! M? MM. MM, minimal. Najpiękniejsze tutaj, na boku. To są moje inicjały. No to jest Maxa! Ej, a ja muszę wskoczyć do wanny, chodźmy. Michael, do dzieła. Jak ci to powiedzieć? To nie wygląda jak M, ale Mike to tak popsuł. Było dobrze, było tak, ale tutaj nie wiadomo co to jest w ogóle. Jestem zadowolony z twoich usług, padnę następnym razem. Ale masz dzisiaj pogoda! O, ja już swoje morsowanie zrobię. Tak, a dzisiaj jest pogoda, wariacie, że to jest nieprawdopodobne. O, ale fajna woda, wieku. Ale się walnąłem w kulano. Jeszcze jak wychodziłem. Dziękuję mordeczki za odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak chcecie więcej chorych challenge, zostawiajcie łapy w górę. I po raz kolejny robimy coś zwariowanego. Tym razem Mikser został troszkę łysy. Trąba był mokry, ja jestem również. Krzyku, nie robisz żadnym zielonym. Krzyku, zarobisz 100 zł. Krzyku, zarobisz 100 zł. Prawdziwie Krzyku. Subskrybujcie kanał za to, klikajcie wczoraj widzicie na moim kciuku, a na kciuku dlatego, że możecie też zostawić kciuki w górę, więc zostawiajcie łapy w górę. Żegnamy się mordy z wami, trzymajcie się i do kolejnego!